mamy do narysowania wykres funkcji f. We wzorze tej funkcji widzimy wyrażenie w postaci ułamka, wyrażenie wymierne, zbudowane z funkcji cosinus i sinus oraz wartości bezwzględnej. X należy do sumy podanych trzech przedziałów otwartych. Zwróćmy uwagę na to, że końce tych przedziałów otwartych to miejsca zerowe kosinusa występującego w mianowniku. Zatem na pewno nie grozi nam tutaj dzielenie przez 0 i śmiało możemy nazwać tą sumę przedziałów dziedziną tej funkcji. Na koniec należy podać zbiór rozwiązań takiej podwójnej nierówności. Oczywiście ten zbiór rozwiązań odczytamy z wykresu. To zadanie bardzo przypomina zadanie szóste z arkusza R3 ze zbioru próbnych arkuszy maturalnych wydanych przez Oficynę Edukacyjną PAZDRO. Mam na myśli pierwsze wydanie z roku 2009. Rozpocznę od rozbicia wyrażenia opisującego funkcję f na sumę dwóch wyrażeń, przy czym kosinus dzielony przez kosinus to przecież 1. Zatem skupię się teraz na tym drugim wyrażeniu, które nazwę g od x, no i tak naprawdę zajmiemy się tą funkcją g, a na końcu jej wykres przesuniemy o jednostkę w górę. Ponieważ we wzorze funkcji g w liczniku jest wartość bezwzględna sinusa, zatem mogę przedstawić tą funkcję jako funkcję sklejaną, no i osobno rozpatrzyć przypadek, kiedy sinus jest większy lub równy 0, i osobno, kiedy ten sinus jest mniejszy od 0. Jeśli sinus jest nieujemny, no to wówczas mamy sinus dzielony przez kosinus, czyli po prostu tangens. Natomiast w przeciwnym przypadku dla ujemnych sinusów mamy minus tangens x. Aby ułatwić sobie rysowanie wykresu funkcji g, naszkicuję sinusoidę i asymptoty tangensa, które przechodzą przez końce przedziałów z dziedziny. Po naszkicowaniu wykresu funkcji tangens patrzę na sinusoidę. Tam, gdzie wartości sinusa są dodatnie, tam odpowiedni fragment tangensa pozostawiamy bez zmian, no a tam, gdzie sinusoida jest pod osią x, dla tych x odbijamy odpowiedni fragment tangensa względem osi x. To nam daje szkic wykresu funkcji g. To teraz przesuwamy ten wykres o wektor 0,1, czyli o jednostkę w górę, co nam daje wykres funkcji f. Przyszedł czas na rozwiązanie nierówności, a właściwie na odczytanie zbioru rozwiązań z wykresu. Rysujemy dwie proste poziome ograniczające wartości funkcji f. Ponieważ to ograniczenie dolne jest nieostre, słabe, zatem po prostu pogrubiłem oś x. Natomiast ograniczenie górne jest ostre, mocne, zatem podobnie jak w przypadku asymptot użyłem linii kropkowanej. Z uzyskanego w ten sposób poziomego pasa wykres funkcji f wycina takie oto fragmenty. Zaznaczam odpowiednio ważne punkty i rzutuję te fragmenty na oś x. To co otrzymam to będą przedziały, trzy przedziały. Tutaj będzie przedział domknięty, tutaj przedział otwarty. No i znowu przedział domknięty. No i wystarczy teraz odczytać końce tych przedziałów. To nie jest trudne, ponieważ wartości 0 i 2 dla funkcji f to odpowiednie wartości minus 1 i 1 dla funkcji g, czyli dla tangensa. Te wartości mamy odpowiednio dla kątów minus pi czwartych i pi czwartych. Zatem końce naszych przedziałów to będą właśnie punkty minus pi czwartych i pi czwartych, odpowiednio przesunięte o okres tangensa, czyli o pi.